No właśnie, nie chciałem go jeszcze wypuszczać. Jeden konfesjonał właśnie zawiera zombiaka w sobie. Ale to za chwilę. On chyba wychodzi, jak się do niego podejdzie. Tak, a tutaj najpierw sobie otworzę drzwi, bo potem ciężko będzie. Jak on tu będzie nam dyszał. Tu jest wejście do laboratorium, tylko do obserwatorium. Może najpierw sobie to obserwatorium załatwimy. Tu mamy strzałę mchową i ognistą. A i tutaj mamy teleskop. Mamy możliwość odsłonięcia sobie świetlika do lepszej obserwacji, no ale niestety poobserwować tutaj nic nie możemy. Za to tutaj mamy księżycową sadzawkę. Tak, tutaj trzeba wrzucić ten nasz święty symbol. Mistrz budowniczy z pewnością spogląda łaskawie na świętą wojnę, którąż prowadzimy, ażby z pomocą narzędzi tworzonych w jego imię ujarzmić dzikie siły natury. Tutaj w wieży dzięki optycznym przyrządom dowiedziałem się wiele o ruchu świateł zawieszonych ponad nami przez budowniczego. Boska moc księżyca i gwiazd skupiła się w zbiorniku wody, który nazwałem księżycową sadzawką. Miałem nadzieję, iż woda z sadzawki będzie miała takie same właściwości, jakoż i woda święcona. Tak wszelako nie jest. Jednakowoż musiała się w sadzawce odcisnąć łaska budowniczego, skoroć woda obdarza jego błogosławieństwem święte symbole zanurzone w zbiorniku. Będę prowadził w związku z tym dalsze badania, gromadząc wiedzę ku chwale budowniczego. Brat Renault. Proszę bardzo. To jeden z tych, których trupy znaleźliśmy. Czyli możemy ten nasz młotek tutaj wrzucić. Tak, zrobił się jakiś dźwięczek. I mamy troszkę inaczej wyglądający, pobłogosławiony, święty symbol. Tak. Teraz możemy go użyć w grobie brata Murusa. Tylko teraz jeszcze ta akcja z zombiakiem. Jest do przejścia. A, tu są jeszcze strzały mchowe. Tu jest zejście do zimowych tuneli, ale tam jeszcze nie idziemy. Tu jest plus. No, wychodź. Musimy jakoś go ominąć. Gdzie ten młotek? Gdzie ten młotek? Tu. Nie. O, dobra. Zawsze jest. Gdzie ten guzik? O. Zawsze jest stres, że tutaj po prostu wejdę, on mi zagrodzi przejście i nie wyjdę. No ale jest z głowy. Tutaj akurat też nikt. No. O, nawet we dwójkę teraz łażą. Ale nie zobaczyli nas. O, jeszcze zjawa. No, gdzie ty idziesz? Aha, tam idzie. Z powrotem. My na cmentarz. Na ten cmentarz to jeszcze parę razy wrócimy. Cicho. Tutaj będziemy starać się chodzić tak, żeby zombiaki nas nie widziały. Możliwe, że właśnie teraz tu wszystkie wędrują. Dobra. O, teraz grupkami chodzą. Boją się. Okej. Już dotykamy. Nie tak.
At last, my prayers have been answered. My soul is finally free. Acolyte, thou hast saved me from eternal unrest, but I need thee to help my friends from life as well. I've prepared their final resting places for them, but I need thee to place their bodies in their graves. The first is Brother Renault. He died in the cellar of the cathedral. Please, go get his body and place it in his grave. Mhm. Tak, no i teraz się wyjaśnia, po co nam te ciała dwa są. Brata Renault i brata Martello. Mróz chce, żebyśmy je pochowali. Tak, to jego koledzy. No, musimy go tu wrzucić. Dlatego dobrze, że mam ich już troszkę przygotowanych, chociaż mogłem nawet tutaj gdzieś ich już dostarczyć. Wcześniej. No ale i tak lepiej niż drałować aż na strych i do piwnicy w przypadku jednego i drugiego, bo tam byli na początku. No. Oduczył się wspinaczki. Tak, tutaj ich zostawiliśmy. Najpierw brat Renault. Nie, to Martello. Tutaj Renault idzie z nami. Bawimy się w grabarza. Dobra, zombiak jest plecami do nas. Naprzód. No i znowu przy tych przeszkadzających zombiakach musimy sobie poradzić. No, postaram się zrobić tak, żeby nas nie zobaczyły. O, ten zawrócił. Uda się? Może się udać. W sensie do cienia się schować. O. Dobra, jesteśmy w cieniu. No i go tu wrzucamy. I do not know who thou art, but by thy hand I can finally depart this earth and go to the builder's home. It is only fitting that I reward thee. In the winter tunnels beneath the cloister, seek thee a room with a mural on one of the walls. In the upper right-hand corner of this mural, spy out a hidden button. Press that button. Thou hast what thou wilt find there, and my full thanks. Farewell. No, co ciekawe, odezwał się do nas chyba brat Renault właśnie. No nie, idzie. I dowiedzieliśmy się o tajnym przejściu, tajnym schowku w sumie w tunelach zimowych. Please bury brother Martello. He died in the cathedral attic. No. No i teraz idziemy po tego drugiego. Jak zombiaki pozwolą. Jak pogrzebiemy brata Martello, to akurat nic więcej się nie dowiemy. Ale Murus będzie zadowolony. Dobra. Się rozsynchronizowały zombiaki, więc może jednak pójdę teraz i będziemy liczyć na to, że zaraz się uspokoją. Co? Czemu słyszę takie dźwięki?
No. Tu się schowamy, to na pewno nas nie złapią. Oni powinni zaraz wrócić do siebie. No tutaj raczej nie wchodzą. Nawet na ten korytarz. No ale nawet jeśli, to... to powinni już do tej pory dać sesiana. No. Ten chyba nas nie widział. No, tam już nikogo nie ma, no to chyba się cofnęli. Że też im się nie nudzi tak łazić te i we w te bez przerwy. Może za dnia też odpoczywają. W sensie może po prostu odpoczywają za dnia sobie. Trzeba to było przyjść za dnia. Geralt nie pomyślał. Mam wrażenie, że ten już nas widział. Tak biegnie do nas. Bez jakiegoś poinformowania po prostu. Więc dajmy mu przejść. Okej. W ogóle jak... ta krata jest zamknięta. No nie, no co mnie widział? Now I must ask thee for one last thing. These haunts who inhabit the bodies of my brethren, they must all be killed. Mhm. Tak, mówiłem, że w końcu Murus nas poprosi, byśmy załatwili wszystkie upiory. Został jeszcze jeden upiór w zimowych tunelach. No. I dlatego mogliśmy sobie ich tutaj wybijać, bo i tak byśmy musieli to zrobić. No. Dajcie mi przejść jakoś tutaj. W ogóle jeden zombiak jest innego koloru. Ciekawe dlaczego. No a w ogóle Murus, jak widać, tam teraz stoi przed wejściem na cmentarz. Zmienił sobie miejscówkę. Kill all of the Hammerhaunts and return here for thy reward. Tak. No i o to chodzi. Idziemy teraz do zimowych tuneli. Dobra, nie widział nas. No i nie wiem, mi najbardziej... aha. No akurat stamtąd z tej łaźni wychodził zombiak. A ja najbardziej właśnie przez łaźnię lubię wchodzić. Tutaj. Wydaje mi się całkiem spoko przejście. No i w zasadzie to jest najspokojniejsze miejsce. Mamy tutaj tego upiora, którego trzeba załatwić. A oprócz tego tylko jednego zombiaka. Więc... problemu tu nie będziemy mieli. Tutaj trochę tę beczkę popchnę. On tutaj też łazi. To nie wiedziałem nawet. Poczekam, aż się odwróci tyłem. No. Trafiony, zatopiony i teraz możemy się tu rozejrzeć.
O, tu jest srebrny samorodek. No, przeszkadzasz mi tu przejść. O, jest klejnocik i mamy cały łup już w tym momencie. Poza tym mamy tutaj miksturkę leczniczą i butelkę z wodą święconą. Ogólnie w tym miejscu można troszkę się uzbroić. Szczególnie jak znajdziemy ten schowek, o którym brat Ereno niedawno nam powiedział. A poza tym można wykorzystywać też to miejsce, żeby przenosić się między wieloma miejscami, między wieloma tutaj budynkami, bo tutaj też jest jakaś winda gdzieś. O, to jest winda. Znaczy to są schody w sumie. Nie. Drabina, przepraszam, tam jest. To akurat drabina prowadziła obok tego zombiaka w konfesjonale. Akurat musiałem spotkać tego zombiaka. No trudno, zaraz się uspokoi raczej. Tak musimy tylko przejść za jego plecy i tyle. On tu patroluje duży obszar, więc ogólnie łatwo go ominąć. Tylko teraz oczywiście daliśmy się zobaczyć. No już uspokój się. Dobra. Teraz w dobrym momencie go wyminiemy. Idziesz naprzód? Okej, to my zajrzymy tędy. I chyba nawet... O, tak. Mamy to miejsce. Z takimi płaskimi posągami. Ale jak staniemy tutaj, to możemy kliknąć dość dobrze ukryty kafelek. I tu się nam odsłania pokój. Tu mamy strzały wodne, chyba ze 4. Mamy minę, mamy strzały mchowe, wodę święconą. To chyba tyle. No ale to jest faktycznie jakaś taka mini zbrojownia. Załatwiliśmy tego ostatniego upiora, to możemy iść do Murusa po naszą nagrodę. No, zobaczyłeś mnie, to chodź już tutaj. Zrobimy go, mam nadzieję, w ten sposób. O. Tak, i chyba tędy przychodziliśmy. Ja wolę wejść tą samą drogą, którą weszliśmy. Na górę, tylko żeby nikt tutaj akurat nie... No nie. Cóż, czasem takie szczęście się zdarza, że nie zdążą zauważyć. Tym razem też tak było, nawet jakby nas zauważył, to w sumie już nic nie byłoby takie straszne, bo i tak zaraz stąd uciekamy. Thou hast been a great help to me, friend, and I owe thee great thanks. I wish I could give thee the key to the cloister gate, but that is long lost. Take this key instead. It opens the armory in the attic. There is something up there that a crafty person like thee will find useful. I go now to my rest. Once again, I thank thee. No tak. Ostatnia wizyta na cmentarzu na szczęście była. Murus dał nam drzwi do zbrojowni.
przy których byliśmy prawie że na początku misji. No właśnie, do swoich pomieszczeń. Okej. I musimy tylko wejść na samą górę. Na szczęście tutaj jest. Tutaj są schody, które nas bezpośrednio tam prowadzą. Tylko teraz, jak obudziliśmy zombiaki w tym sanktuarium, to one potrafią wszędzie łazić. Nie wiem, czy na samej górze też. No ale w wielu miejscach na pewno. Tak, mamy te zbrojownie, mamy tutaj strzałę ognistą, dlatego że jest nam potrzebna do odpalenia tego oto ładunku wybuchowego. Tak, który ciekawie wygląda. No i mamy też instrukcję. Ostrzeżenie, ten przedmiot jest potężnym ładunkiem wybuchowym. Jedynie upoważniony personel może zeń korzystać. Umieścić w pobliżu docelowej bramy lub kraty. Zdetonować ładunek przy pomocy ognia. Schronić się wcześniej w bezpiecznej odległości. Uwaga! Eksplozja nie jest wystarczająco mocna, aby niszczyć mury. Upewnij się, że zamierzasz wysadzić bramę lub inny obiekt o niskiej wytrzymałości. Tak, musimy wysadzić tę bramę. Tylną bramę, tak. O nie. O. No świetnie. Daj mi przejść. Z dwóch stron, no naprawdę. Dobra, to może, nie wiem, inaczej. Znaczy, schodami można zejść, tylko nie w tym momencie. No, akurat to chyba ten zombiak idzie, albo nie. No, już szuka. Nie ma. Dobra, idziemy znowu tędy. Dobra, teraz tu nie jest głośno, więc chyba tu ich nie ma. O, dobra. Dało się tu schować. I wracamy do bezpieczniejszego miejsca. Jeszcze poczekam, aż zjawa sobie przejdzie. Tylko nie idź tam akurat, jak ja tam chcę iść. Bo tutaj jest ta brama. Dobra. Schowajmy się tutaj. Poczekamy, aż przejdzie. No, jak daleko tam wchodzisz? A, wraca. No, sio. Aha, jeszcze zombiak. Jeszcze zombiak tu idzie. Czy nie? Może za ścianą jest. Nie, musi być tutaj. No, wąt stąd. O, idzie kolejny. Nie, to nie było zbyt dobre. Musi być bliżej. Chyba. Nie, ta strzała. Dobra.
Dobra, trzeba być cierpliwym. Byliśmy za blisko i wybuch nas też zabił. Przy okazji gra sobie z tym nie mogła poradzić. Dobra, no może można mieć szczęście takie, że nikt to akurat nie łazi. Można mieć tak jak teraz na przykład. No. Wchodź do tego swojego domku. Mitny ładunek zaginął. O. Co, nie wchodzisz tam do środka? O, wchodzi. No, co jest? Już wystarczy. Koniec. Tak. Brama się po prostu otworzyła. No i w końcu stąd uciekamy. Dowiesz się. Misja ukończona. Nareszcie. Tak, udało się wszystko zrobić. W statystykach mamy cały łup 2126, 8 otwartych zamków. No i tutaj akurat powiem, że to jest jedna z tych wyjątkowych misji, która ma również filmik końcowy, nie tylko początkowy, więc teraz będzie jeszcze filmik. Tell you how pleased I am with you, Mr. Garrett. I simply can't find the words, but perhaps Victoria can help me in that regard. She has such a way with them. Yes, we are both so very pleased. Victoria? Even though the eye is defective. What? Victoria is quite right, Mr. Garrett. I don't mean to sound ungrateful, but this eye is completely blind. It's a rock. It's what you asked for. Am I going to get paid or not? Of course. Victoria, are you prepared to give Mr. Garrett his compensation? Bow to the woodsy lord and offer up your flesh eyes so that his eye of stone may see, man fool. Bids he then the spruces to singer him an anthem. And the woodsy lord binders them fleshes to stone. Did you think those ancient phrases were mere words, man fool? Look at me. I am the woodsy lord, the trickster of legend. If you be thirsty, flesh thing, drink of me. If you be hungry, then feed, for I am the honeymaker and the jumpsberry. He am the leaf that feeders on the fleshed ones, thems that calls themselves builders, and wielded up a hammers against him. My poor Mr. Garrett, you will not live to see the sprawling glory of it. Your sacrifice is not yet complete. Mine lilacs and mine thistle blades must feed, and I? Stands he then in the greens and festive maw, and speeds he of his judgments upon the weeps and writhing manfolds.